Dzień dobry. Od 26 stycznia do 6 lutego dzieci i młodzież z województwa warmińsko-mazurskiego odpoczywało od zajęć szkolnych podczas zimowych ferii. Co prawda pogoda nie sprzyjała zimowemu szaleństwu, ale w Barczewie na feriową nudę nie można było narzekać. Z kamerą odwiedziliśmy szkołę podstawową i Centrum Kultury i Promocji Gminy. W szkole podstawowej można było skorzystać z kursu samoobrony. Krav Maga to izraelski system samoobrony. Zajęcia w szkole dzięki doświadczonym instruktorom dopasowane były do potrzeb i możliwości dzieci. Jak podczas każdego treningu, tak i w czasie zajęć z Krav Magi dużą uwagę zwraca się na rozgrzewkę. Przygotowuje ona do dalszych ćwiczeń i poprawia ogólny rozwój fizyczny dzieci. Najpierw rozpoczęliśmy od rozgrzewki. Ćwiczenia ogólnorozwojowe w tym wieku są najważniejsze. Celem naszych zajęć jest uwrażliwienie dzieci, tak? No, nie wychodzenie z różnymi osobami postronnymi, z osobami, których nie znają. W dzisiejszych czasach jest łatwo porwanie dziecka. Kondycja bardzo dobrze, radzą sobie ze wszystkimi ćwiczeniami, sumiennie wykonują każde ćwiczenie. Myślę, że będą z nich dobrzy zawodnicy, jeżeli w przyszłości będą kontynuowali naukę. Do każdego treningu jesteśmy przygotowani 2-3 dni wcześniej. Siadamy, burza mózgów, co jest robione. Jak twierdzą uczniowie, dostali spory wycisk, ale nie ukrywają, że właśnie takie zajęcia podobają im się najbardziej. Jest bardzo duży wycisk. A słuchajcie, a jak porównacie te zajęcia na przykład z lekcjami WF-u, to gdzie jest fajniej? Tutaj. Na tych zajęciach. Tutaj. Na tych zajęciach. Jest większy wycisk. I więcej biegamy. I więcej formy. Godzinę, więcej zabawy. I o godzinę więcej. Na pierwszym treningu zrobiłem 350 pompek. Ćwiczenie służące rozluźnianiu nadgarstków może być również sposobem na wyrwanie się z uścisku. To jest ćwiczenie na rozluźnianie nadgarstków. Na pewno przydatna będzie również umiejętność obrony przed ciosem. Kurs samoobrony to nie tylko same ćwiczenia. Ważnym jego elementem były rozmowy, podczas których omawiano sytuacje zagrożenia, w jakich mogą znaleźć się dzieci i jak w takich wypadkach się zachować. Musimy zacząć krzyczeć. Pomocy, ratunku, tak? Na razie. Stój, nie podchodź, już jest za późno. Już jesteś chwycony za rękę, już jest za późno. Stój, nie podchodź. Osoba ta, która będzie chciała was porwać, będzie chciała zbudzić wasze zaufanie, będzie najpierw z wami rozmawiał. Może by chcieć was zaciągnąć gdzieś w salon, pokazać wam coś. Kto lubi PlayStation? Ja! Nie wszyscy lubicie PlayStation. Ja też mam w domu PlayStation, mam super fajne gry. Pójdziemy, pooglądamy później te gry? Nie! W każdym przypadku, gdy czujemy, że dzieje się coś złego, należy natychmiast reagować i zwrócić na siebie uwagę otoczenia. W jaki sposób? Chociażby krzycząc. Właśnie wtedy dajemy osobom postronnym znać, że potrzebujemy pomocy. Najpierw zrobiliśmy małą próbę przy mikrofonie. A teraz przyjrzyjmy się, jak w praktyce wykorzystać krzyk, by na przykład uwolnić się z rąk porywacza.
trzeba było zrobić, żeby się bronić? Krzyczeć, kopać, robić wszystko, żeby tylko nie zabrał ktoś nas do samochodu, na przykład nie zachęcił nas do czegoś. Zawsze mogą sobie dać rady, nawet jeżeli nie będzie to obrona przez samą samoobronę, którą wykorzystają, to będzie to, że zwrócą na siebie uwagę, zaczną krzyczeć, dadzą znak innym, którzy będą mogli im pomóc, innym dorosłym, którzy będą gdzieś tam z boku się przyglądali tej sytuacji. Może niewinnie wyglądać, bo ktoś prowadzi dziecko za rękę, ale jeżeli dziecko zacznie krzyczeć i zwróci na siebie uwagę, czyli będzie wiadomo, że to jest coś nie tak, że trzeba pomóc. Oczywiście podczas treningu było dużo zabawy i śmiechu, ale to właśnie przez takie zajęcia dzieci czują się bezpieczniej i pewniej. Są świadome, jak powinny zachować się w sytuacji zagrożenia. Mamy nadzieję, że ferie nie były ostatnią możliwością korzystania z takich zajęć, bo nasi uczniowie właśnie w taki sposób chcieliby spędzać swój czas. A kto chce się uczyć Krav Magi dalej? Ja! Dla tych, którzy ferie niekoniecznie chcieli spędzać na hali sportowej, bogatą ofertę zajęć i warsztatów przygotowało Centrum Kultury i Promocji Gminy. Odbywały się projekcje filmowe, zajęcia, podczas których można było poznać wiele edukacyjnych i integracyjnych zabaw, czy warsztaty plastyczne. Malujemy, rzeźbimy, projektujemy, bo to wszystko jest gdzieś związane. Dzisiaj akurat robiliśmy wspaniały tort dla Feliksa Nowowiejskiego. Wczoraj projektowaliśmy zegarki, rzeźbimy z masy solnej, również i robiliśmy małe przedmioty z gipsu. Dzisiaj były trzylatki, a tak to jest pierwsza klasa, trzecia, piąta, to jest przede wszystkim podstawówka. Zabrakło mi moich gimnazjalistek w tym roku. No można było, tak jak widać, ogólnie robić różne rzeczy. Można było tworzyć formy przestrzenne, malować, rysować, wszelkie działania plastyczne, drobne rzeźby i tak jak tu obserwujemy w tej chwili grafikę artystyczną. W tym wypadku mamy linoryt jeszcze, będzie monotypia, będzie jeszcze kilka takich technik do zastosowania. Oczywiście to wszystko jest także dostępne w trakcie roku. Można przychodzić na zajęcia w tygodniu. Pan na początku daje nam taki materiał. Musimy sobie namalować wzór. I daje nam takie nożyki specjalne. Wycinamy to. I wtedy odbijamy takim specjalnym. I wtedy trzeba mocno to przycisnąć, żeby coś nam wyszło. I gdy otworzymy, wychodzi nam jakiś obrazek. Dlaczego zdecydowałaś się na uczęszczanie na te zajęcia? Bo mnie to kręci, lubię to. Taka pasja moja. Dzieci na pewno uczą się kreatywności, rozwijają swoje artystyczne, uwięzione gdzieś osobowości. Także myślę, daje to dużą swobodę w działaniu. Można było rozwijać nie tylko plastyczne, ale i muzyczne pasje, pobierać nauki gry na instrumentach, takich jak na przykład gitara czy perkusja. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, dobra. Cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Wszechobecna w XXI wieku elektronika wkradła się również do muzyki. Najnowsze jej style i urządzenia nie mają dla uczestników warsztatów przed sobą żadnych tajemnic. Thank you.
zajęciach korzystamy z urządzeń typu smart. To są tablety multimedialne. To jest akurat iPad, to jest akurat urządzenie na oprogramowaniu Android. Ściągamy aplikacje z internetu. Zazwyczaj są to darmowe aplikacje. Oczywiście, jeżeli chcemy je rozbudować, to musimy zapłacić za kolejne aktualizacje, ale w wersjach podstawowych całkiem nieźle to się spisuje. To na przykład możemy w sekundę stworzyć jakąś muzykę reggae, zaprezentuję może na załączonym tutaj materiale. Po co są takie zajęcia? Po to, żeby uczestnicy zajęć poznali różne gatunki muzyki. To są młodzi uczestnicy. Co to jest hip-hop, co to jest dubstep, co to jest house. I potworzyli taką muzykę w nietrudny sposób, bo nie będziemy tu na początku tworzyć tego podstaw, czyli wgrywać perkusję, wgrywać klawisze, gitarę, tak, bo to by troszeczkę może zniechęciło tych uczestników do tych zajęć, ale w ten sposób jest to łatwiejszy sposób i bardziej to interesuje. Duże zainteresowanie takimi zajęciami? Bardzo duże. Od 10 do 14 nie mam 5 minut przerwy, tylko są uczestnicy. No i bardzo fajnie. Tworzymy muzykę i potem ją puszczamy. A później jeszcze zapisujemy. Tak, zapisujemy. Słuchajcie, czy to jest trudne, czy łatwo tworzy się taką muzykę? Średnio. Trochę średnio, bo trzeba dobrze wyczuć moment, kiedy trzeba złączyć tą muzykę. A jaką muzykę tworzycie? Na przykład co to jest? Czy to jest rock, czy to jest muzyka poważna, czy jakiś reggae? Na przykład ja tworzyłem hip-hopa. Ja reggae. Reggae? I w ten sposób stworzyliśmy utwór i zaprezentuj go po kolei. Od intro, play. Na warsztatach takich jak Laboratorium Dźwięków odnajdą się także ci, którzy już troszkę o muzyce wiedzą. Ja gram na pianinie i już 2 lata prawie gram. A gdzie się uczysz? Tutaj. W Domu Kultury, tak? A ty? Ja gram na klarnecie, uczę się miesiąc, a gram w szkole muzycznej. Nagrywamy dźwięki na dworzu i komponujemy takie różne dźwięki, takie ten utwory. Zajęcia nazywają się Laboratorium Dźwięków, tudzież Studio Muzyczne, bo używamy wymiennie tych nazw. Zajęcia odbywają się tutaj, w tej sali. Jest to takie nasze mini studio. Zapraszamy dzieciaki, żeby grały na instrumentach elektronicznych, żeby uczyły się tworzenia muzyki, uczyły się kreatywności, ogólnie rzecz biorąc, i różnych innych rzeczy też. A czemu przychodzicie w ogóle? Nie lepiej posiedzieć w domu w czasie ferii i odpocząć? No bo lubimy bardzo muzykę i chcieliśmy tu być, no bo lubimy muzykę strasznie. A oto efekty zajęć.
zajęcia w Centrum Kultury prowadzone są nie tylko w czasie ferii, ale przez cały rok. Zachęcamy do odkrywania i doskonalenia swoich pasji, bo podobno każdy ma jakiś talent, tylko być może jeszcze nie odkryty. Zapraszamy do Domu Kultury! I życzymy samych piątek w nowym semestrze. W tym programie to wszystko, na następne zapraszamy za tydzień.